Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o parapetach, bo właśnie do nas przyszły. Zeszły weekend właściwie. No i tutaj mam ze sobą jeden z tych parapetów. My wybraliśmy parapety granitowe, ale opowiem wam też o różnicach w kosztach pomiędzy parapetem właśnie kamiennym a aluminiowym. Zapraszam na materiał. No dobra, pokażę Wam co tutaj nam zostało, bo właściwie został nam jeden parapet wewnętrzny i jak widzicie jest to konkretny parapet 2,9 metra. I powiem Wam szczerze, że jak już do nas dotarł, to sobie uświadomiłem, że może być delikatnie i ciężko go wsadzić do pokoju, z tego względu, że to okno rozchodzi się właśnie od ściany do ściany. Także będziemy musieli tutaj delikatnie pokombinować. A z kolei tutaj mamy parapet dwucentymetrowy, granitowy i ten parapet jest parapetem zewnętrznym. Zaraz Wam pokażę jak je zamontowaliśmy, bo już mamy je częściowo zamontowane w niektórych oknach i opowiem Wam... No i jak w ogóle do tego podeszliśmy, co zrobiliśmy i czy ciężko takie parapety zamontować. Pamiętajcie jak zawsze o zostawieniu łapki w górę, jeśli materiał Wam się podoba. A jeśli nie, no to chętnie usłyszę o tym w sekcji komentarzy. Dajcie znać, co mogę poprawić. No dobra, przechodzimy na stronę północną naszego domu. Troszeczkę dzisiaj wieje. Ogólnie już zaczęło wiać, taka pogoda jest jesienna. I pokażę Wam, hmm, co tutaj jest zrobione. To znaczy... Mamy tutaj cztery okna, i na tych wszystkich czterech oknach montujemy parapety. Na tym jednym oknie jeszcze nie są zamontowane, bo tam nie było ciepłego montażu. To znaczy, ciepły montaż był, ale nie był tak zwany ciepły parapet, taki wystający, tylko tam po prostu mieliśmy tą taką, takie podwyższenie, wykonane oczywiście z tych naszych ciepłych materiałów. Nie było to ciepłe. Poszerzenie systemowe. No i tak, jeśli chodzi o te parapety, no to zabraliśmy się do tego następująco. Nie musieliśmy dużo robić, bo wystarczyło je po prostu położyć na tych ciepłych parapetach, które tutaj mieliśmy wcześniej i delikatnie podnieść. Takie podniesienie możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem to kupić odpowiednie dystanse, takie plastikowe na Allegro. One tam kosztują w okolicach 50 zł za 500-600 sztuk i będziecie mieć do wielu rzeczy je w domu. My z kolei nie kupiliśmy takich dystansów. Ja po prostu zapomniałem, bo parapety do nas przyjechały w piątek, w sobotę już je montowaliśmy i po prostu zapomniałem je zamówić wcześniej. Więc co zrobiliśmy? Pocięliśmy sobie małe skrawki, takie centymetrowe styropianu. Styropian ma to do siebie, że jest lekki i on siądzie pod tym parapetem. Także pomimo tego, że było tutaj pół centymetra luzu, to ten styropian centymetrowy, jak usiadł, to wszystko bardzo ładnie się nam zamknęło. No i te parapety dzięki temu. Wyglądają fajnie, trzymają się też fajnie, bo dodatkowo od spodu daliśmy oczywiście pianę. No i jeśli chodzi o tą pianę, no to jest to zwykła taka piana do oklejenia steropianu w tym przypadku. A tutaj do tego parapetu wyżej dawaliśmy tą pianę Low X od Tytana no i różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka, zobaczcie ile tutaj tej piany wypchnęło, dosyć dużo, prawda tej niebieskiej, więc ten pianoklej jest taki no, mocno wzbierający tak to nazwijmy, a tej żółtej piany, czyli tego low praktycznie w ogóle, no i ona w teorii jest właśnie do montażu okien, ościeżnic i innych takich rzeczy które no nie powinny być wypchnięte jeśli chodzi o te parapety, to one są na tyle ciężkie, że nie da się za bardzo ich wypchnąć, to znaczy my musieliśmy ten parapet we dwóch podmiotach tutaj tutaj go wsadzaliśmy, żeby nie pęknie, nic z nim się nie stało, bo te parapety 2 cm są dosyć kruche. No dobra, jeśli chodzi o te parapety, to w ogóle jak je zamawiamy? Przede wszystkim parapet ma wystawać między 3 a 5 cm, tak zalecają producenci, i wychodzić za ramę okna około 1,5-2 cm. Więc można powiedzieć, że dodajemy po bokach 4 cm, no i my tutaj przyjęliśmy, że 4 też będzie wystawał od frontu. Czy tak wystaje? Ciężko mi powiedzieć teraz. No, zobaczcie, no jest to wystarczająca według mnie taka głębokość parapetu. Nic się nie powinno stać, nikt się nie powinien uderzyć. Ważne jest też to, żeby od spodu parapet miał takie tutaj wykończenie, taki był wyfrezowany, bo dzięki temu woda, która będzie sobie podciekać no nie będzie miała najmniejszego problemu i znajdzie sobie gdzieś tutaj ujście, to znaczy woda będzie zaciekać, wchodzić pod parapet i tutaj w tym takim rowku będzie się zrywała i kapała po prostu w dół. Także to jest bardzo ważne, żeby był ten rowek od spodu. No i z ważnych rzeczy to o tyle. Sam montaż to banał, rozcinamy tutaj nasz syropian. Wsuwamy parapet, delikatnie go podnosimy, wsadzamy tam odpowiednie dystanse, żeby to wszystko już sobie leżało na tym. No i zaczynamy pianowanie. Tutaj nawet nie musieliśmy za bardzo go podnosić, po prostu wsadziliśmy tam pistolet i zaczęliśmy pianować, a do momentu, aż ta piana doszła, no, a cała reszta została wypchnięta. Tutaj po bokach zostawiliśmy sobie taki luz, żeby ten parapet móc ewentualnie podnosić podczas regulowania wszystkiego, no bo jak sobie tutaj regulowaliśmy jego wysokość, no to potrzebowaliśmy go od czasu do czasu podnieść. Po bokach jak to będzie wyglądać? Tutaj będziemy mieć wykończenie jeszcze związane z oknami, czyli glify. Wkleimy sobie teraz, w tym momencie, to znaczy w najbliższym czasie, nie mam na myśli, że teraz, teraz, tą listwę przy okienną. Ona będzie 2 cm od ramy okna, się zaczynać bądź kończyć, zależy jak na to spojrzeć. I następnie wsuniemy sobie styropian, 2 cm bądź 3, w zależności. No, tak jak tutaj na przykład mamy taką większą dziurkę, to prawdopodobnie jakiś kawałeczek trójki będzie trzeba wsadzić. To wszystko zostanie uzupełnione styropianem i pianą, także. Nie będzie tutaj najmniejszego problemu z tym, żeby coś nam przeciekało. Zostając jeszcze chwilę przy tym oknie, powiem Wam coś o spadku, bo my ten spadek troszeczkę zmniejszyliśmy. To znaczy, mieliśmy ciepły parapet, i gdy położyliśmy po prostu nasz parapet na ciepłym parapecie, to ten spadek był jeszcze większy niż to, co tutaj widzicie. W tym momencie spadek to około 4 cm. Jak to mierzymy? Przykładamy tutaj kątownik w to miejsce. On ma wystawać sobie pod parapetem, znaczy nad parapetem dokładnie. Miareczką łapiemy od dołu tutaj parapet i mierzymy ile jest do kątownika, czyli jaka jest różnica pomiędzy poziomem dolnym, a. No i w naszym przypadku jest to 4 cm. E, uważamy, że taki spadek jest wystarczający. Na górze zrobiliśmy troszeczkę większy, bo mamy też jeszcze w dwóch oknach na górze i tam jest ten spadek zrobiony na 5 cm. Tutaj na tych oknach i tak nic nie będzie stało, bo nie wiemy, po co miałoby coś stać. Okna nie są otwierane. No typowy. Wygląd. Także wygląda w naszej ocenie to, przynajmniej bardzo ładnie. Zobaczcie, nawet tam przestrzele na kolejny parapet, one są tak naprawdę na tym samym poziomie. Nawet jeśli by się różniło to milimetr 3-2, to nie jesteśmy w stanie to, tego w ogóle zobaczyć. Kolejne okno, które tutaj robiliśmy, jest to takie malutkie nasze okienko na klatce schodowej. No i tutaj zasada podobna, tak? Jakby był tutaj ciepły parapet, nie mieliśmy żadnego problemu. Jedynym oknem, gdzie nie mamy tego ciepłego parapetu, tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, jest to okno tam na górze. No i tam będziemy musieli to sobie wszystko docinać. Zostawiliśmy tą perełkę na sam koniec z tego względu, że nawet tutaj nie mamy na razie rozstawionego rusztowania, bo parapety robiliśmy już później, gdy to rusztowanie było po prostu przestawione. Jestem już na górze u nas w domu i chcę wam tutaj pokazać, że nie we wszystkich oknach w ogóle robimy parapety, z tego względu, że my większość okien mamy do samej ziemi. No i właśnie dzięki temu nie będzie trzeba robić parapetów, na przykład tutaj, bo mamy tu wyjście na taras, po prostu wylewka sobie dojdzie elegancko do spodu okna. Podobna sytuacja jest zresztą przy wszystkich oknach, które idą do samej ziemi. Tutaj również będzie wylewka, położymy sobie styropian do około tej wysokości, a później wyleweczka już. Do samego końca. Jedyny odstęp jest na tej ścianie. O, w ogóle, zobaczcie, co się stało. W nocy popadało troszeczkę deszczu. Tutaj było to wszystko zabrudzone, nasze parapety, bo ostatnio wierciłem pod już kołkowanie, więc tutaj no, popadał delikatny pyłek. Będę to musiał przemyć. Czemu te parapety jeszcze nie są zabezpieczone? No, z tego względu, że to ja wszystko tutaj robię. Siatka z klejem też idzie powolutku, to znaczy jeszcze nie idzie. Więc nie ma tutaj o co się martwić na razie, ale chciałem pokazać te dwa okna, bo to są jedyne okna na górze, gdzie te parapety są. To są okna pokoi naszych dzieci, no i te okna również nie są otwierane. I zobaczcie, tutaj mamy ten spadek zrobiony 5 cm, i powiem szczerze. Teraz postaram się tą kamerę tak równiutko osadzić i zobaczcie, nie wygląda to źle w naszej ocenie. Jest ten spadek delikatnie większy niż na górze, ale to woda po prostu szybciej będzie sobie spływać. Tutaj również, jak we wszystkich oknach, no od dołu mamy ten taki ząbek, to wyżłobienie specjalnie po to, żeby woda miała, gdzie się tutaj zaczepić i spływać. To jest bardzo istotne, pamiętajcie o tym, jeśli byście się zdecydowali na takie parapety. W niektórych firmach trzeba za to dodatkowo dopłacić, u nas to jakby było już w cenie. Wow, dzisiaj słoneczko daje konkretnie w twarz, więc skoro już o cenach tam wspomniałem, to chętnie się podzielę z Wami kosztami i różnicą w kosztach, wyciągam karteczkę i już Wam wszystko mówię. Jeśli chodzi o nas, to my mieliśmy do zamówienia 6 parapetów granitowych, ale wiecie, to 6, 6 nierównych. Z tego względu, że w parapetach granitowych i ogólnie kamiennych płacimy za każdy metr kwadratowy, więc jest to dosyć fajnie liczone. Po prostu mamy szerokość, jakąś długość i no wyliczają nam metry kwadratowe. To nie jest tak, że muszą być jakieś całe odcinki. Zresztą podobnie jest to robione w parapetach aluminiowych, także tam jest cena podawana z metra bieżącego i tam. W zależności od ceny z metra bieżącego też jest to liczone. A tutaj mamy cenę za metr kwadratowy. Czy wychodzi drożej? Oczywiście, oczywiście. Ale przy naszych sześciu parapetach ta różnica była taka nieduża, że stwierdziliśmy, że nie chcemy po prostu inwestować w parapety aluminiowe. Zmieniłem troszkę lokalizację, bo tamto słońce naprawdę daje dzisiaj jeszcze chyba jeden z ostatnich dni takich ciepłych. Także no, wolę się już nie poparzyć i nie spalić. Zwłaszcza, że nagrywam ten film. Praktycznie w samo południe. No dobra, no więc tak, jeśli chodzi o koszt, to nasze parapety kosztowały 2148,90 zł. Nie były to parapety ani najtańsze, ani najdroższe. Powiem szczerze, wybieraliśmy takie, żeby pasowały nam kolorystycznie pod kolor do koloru naszych okien. I wydaje nam się, że się udało. Ten kolor to antracytowy, to znaczy. On w teorii jest czarny, ze wstawkami i jak słońce zaświeci pod pewnymi kątami, ma przypominać kolor antracytowy, więc no, wygląda to naprawdę nieźle. No i tak, jeśli chodzi o porównanie, no bo to też Wam obiecałem na samym początku, to wyceniliśmy również sobie parapety aluminiowe w kolorze grafitowym, bo w takim kolorze też mamy rynny i podobno ten kolor grafitowy jest dopasowany do... Antracetowych okien, więc stwierdziliśmy, że dobra. W Warszawie i w okolicach Warszawy dzwoniłem w trzy miejsca. Jedna cena to 103 zł z metra, w innym mi ktoś powiedział 109, i jeszcze w trzecim 95 po jakichś tam delikatnych targowaniach. Może by się dało zejść do 90, jakbym bardzo wiecie. Podociskał ludzi, ale jak mówiłem, że chcemy 6 parapetów, to wszyscy mieli takie, no ale z czego tu spuszczać? Jak pan bierze parapetów za 1000 zł? No i dokładnie taka byłaby to cena: 1133 zł za, za parapet aluminium. Także ta różnica w cenie pomiędzy granitowymi a aluminiowymi to 1015 zł. To no nie wyobrażam sobie oszczędzić 1000 zł na parapetach. No dla mnie to po prostu jest bez sensu. Nie stwierdziliśmy, że bierzemy w takim razie te granitowe. Można powiedzieć, że ze wszystkim tak robimy. Tak? Staramy się nie oszczędzać, wybierać te lepsze materiały jakościowo, zwłaszcza, że ten granit no, liczymy, że będzie na zawsze. Zresztą aluminium też jest bardzo trwałym materiałem i z nim też się nie powinno nic stać, jeśli nie będzie gdzieś w niego stuknięte. Mam na myśli tutaj ten parapet oczywiście. No to ciężko mi powiedzieć. Co macie wybrać? Oczywiście to zostawiam Wam, drodzy widzowie. My wybraliśmy parapety granitowe i nie żałujemy. Jedyna taka moja uwaga przy montażu. Są bardzo ciężkie. Trzeba co najmniej dwóch osób. Nie nosimy ich na płasko, bo te nasze parapety to są parapety dwucentymetrowe, Także one delikatnie się uginają w momencie, gdy próbujemy je nieść na płasko. Musimy je nieść tak jakby pionowo, czyli żeby ta węższa część była na dole i wtedy one są naprawdę sztywne. Do domu zamówiliśmy parapet 3 cm, żeby praktycznie go położyć, dać troszeczkę kleju i żeby nic tam nie trzeba było więcej kombinować. Więc on jest no już masywniejszy. To jest konkretny parapet i był w kolorze białym, znaczyłem jakaś wariacja oczywiście białego, żeby nie była taka śnieżna. No i to tyle, jeśli chodzi o ten materiał, jeśli chodzi o parapety, o koszty. Montaż ich jest bardzo prosty na parapetach do ciepłego montażu. Jedyne co, to bym teraz kupił po prostu te podstawki plastikowe i byłoby to jeszcze prostsze, bo wtedy no, mógłbym sobie każdy milimetr tak naprawdę regulować. A tutaj wiecie, na styropianie milimetr w tom, czy w tą, no to musieliśmy nieraz docisnąć delikatnie ten parapet. Yy, Mocno się wtedy zaczynałem pocić, nie będę ukrywał, bałem się, że pęknie ten parapet, ale nic się na szczęście nie stało. Sama piana, mmm, polecam jakieś piany niskoprężne, które mają ten przyrost bardzo mały, tak jak tego Low Exas Tytana. Tylko patrzcie na daty ważności. Nie to, że to coś zmienia, tylko po prostu czasem możecie zakręcić piankę na pistolet i może po prostu nie lecieć, bo gaz wyleciał. Także to pod tym względem jest dosyć istotne. No i to tyle w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza w sekcji komentarzy. Jeśli chcecie o coś zapytać, jeśli macie jakieś przemyślenia, bardzo chętnie e, odpowiem na te wszystkie komentarze. Kciuk w górę, jeśli Wam się materiał podobał. No i subskrypcja dla tych, którzy jeszcze kanału nie subskrybują. Zachęcam Was do obejrzenia jednego z filmów, które teraz wyświetlają się dookoła mnie. A jeśli już wszystkie je widzieliście, to do zobaczenia za tydzień, w czwartek. Cześć.